Chociaż po East Church przytaczały się tłumy ludzi, czułem się wyobcowany i samotny. Pewnie dlatego przypomniał mi się stary pan Potts. On pewnie też tak się czuł. Jak się pan ma, panie Heriot? Słowa były zupełnie zwyczajne, lecz niemal rozpaczliwy ton głosu staruszka czynił je naglącymi i znaczącymi. Widywałem go niemal codziennie. Ze względu na niespodziewane wyzwanie, trudno mi było robić coś regularnie, ale zawsze przed lunchem starałem się przechadzać nad rzeką z moim psem Samem. Tam właśnie spotykaliśmy pana Potsa z Nipem, jego starym owczarkiem, który najwidoczniej miał ten sam zwyczaj. Dom pana Potsa stał niedaleko rzeki i staruszek spędzał wiele czasu spacerując ze swoim psem. Wielu emerytowanych farmerów miało po kawałku ziemi i mały inwentarz, co dało im jakieś zajęcie i łagodziło przejście od życia pełnego trudów do całodziennego wypoczynku. Pan Potts kupił sobie mały domek ze skrawkiem ogródka, więc niewątpliwie czas mu się dłużył. Może musiał tak postąpić ze względu na stan zdrowia. Stojąc przede mną, podpierał się laską, a jego sine policzki wydymały się i zapadały w rytm wdechów i wydechów. Niewątpliwie chorował na serce. Całkiem nieźle, panie Potts, odparłem. A pan? Średnio, młodzieńcze. Szybko dostaję zadyszki. Zakasłał kilkakrotnie, a potem zadał nieuniknione pytanie. A co pan porabiał rano? Spoglądał na mnie uważnie, szeroko otwartymi oczami. Naprawdę chciał wiedzieć. Zastanawiałem się chwilą. No cóż, niech pomyślą. Zawsze starałem się podać mu wszystkie szczegóły, gdyż wiedziałem, że mają dla niego ogromne znaczenie i przypominają o życiu, które tak bardzo mu brakowało. Przetkałem dwa strzyki, zbadałem kulawego byka, leczyłem dwie krowy z zapaleniem wymienia i jeszcze jedną z gorączką mleczną. Energicznie kiwał głową przy każdym moim słowie. O rany, zawołał. Ta gorączka mleczna to świństwo. Kiedy byłem młody, krowy padały na to jak muchy. I to zawsze dobre sztuki po trzecim lub czwartym cieleniu. Nie mogły wstać i chociaż podawaliśmy im wszystko, co się dało, zdychały jedna po drugiej. Owszem, przyznałem. W tamtych czasach to musiało być okropne. Ale potem uśmiechnął się zadowoleniem, stukając palcem w moją pierś. Zaczęliśmy nadymać im wymiona pompką rowerową i wie pan co? Zrywały się na równe nogi i odchodziły. To był istny cud. Oczy roziskrzyły mu się na to wspomnienie. Wiem, panie Potts, sam też kilka tak wyleczyłem. Tylko nie posługiwałem się pompką od roweru, lecz miałem do tego specjalny przyrząd. To czarne pudełko z lśniącymi cylindrami i filtrem znajduje się teraz w moim prywatnym muzeum, gdzie jest jego miejsce. Pomogło mi wybrnąć z kilku trudnych sytuacji, ale zawsze towarzyszyła temu obawa, że mogę w ten sposób zarazić zwierzę gruźlicą. Słyszałem o takich przypadkach i ucieszyłem się, kiedy zaczęto stosować borogluconian wapna. Kiedy rozmawialiśmy, Sam i Nip bawiły się na trawie opodal. Patrzyłem, jak mój beagle obskakuje starego owczarka, który biega na sztywnych łapach, mrtając ogonem z zadowolenia. Było widać, że cieszy się z tych spotkań tak samo jak jego pan. Na chwilę zapomniał o brzemieniu lat, gdy leżał na grzbiecie przyciskany przez Sama, delikatnie gryząc go w pierś. Szedłem ze starym farmerem aż do drewnianego mostka, a potem wracałem do domu. Patrzyłem, jak ta dwójka powoli przechodzi po wąskiej kładce na drugi brzeg rzeki. Ja musiałem wracać do pracy, podczas gdy pan Potts nie miał nic do roboty. Spotykałem pana Pottsa również w innych miejscach. W dni targowe kręcił się bez celu między straganami lub stał wśród farmerów, którzy zbierali się przed Drops Arms, żeby spotkać handlarzy, sprzedawców paszy albo po prostu porozmawiać o interesach. Widywałem go też na aukcjach podpartego laską, słuchającego potoku słów licytatora, patrzącego na kupowane i sprzedawane zwierzęta. W jego oczach widziałem pustkę, ponieważ to nie jego bydło stało w zagrodach i nie jego owce. Był zapomniany, stary i niepotrzebny. Widziałem go dzień przed jego śmiercią. Byłem nad brzegiem rzeki, patrząc, jak czapla unosi się z okolonej trzciną wysepki i leniwie polatuje nad polami. Staruszek stanął tuż przede mną, a nasze psy zaczęły swoje przyjacielskie zmagania. No, panie Heriot, zamilkł i schylił głowę nad laską, którą przez pół wieku wbijał w trawę swojej farmy. Cóż pan dziś porabiał? Może jego policzki były trochę bardziej silne, a oddech ze świstem wydobywał się przez rozchylone usta, ale nie przypominam sobie, żeby wyglądał gorzej niż zwykle. Powiem panu, panie Potts, odparłem, że jestem trochę zmęczony. Dziś rano trafiło mi się naprawdę ciężkie źrebienie. Zabrało mi 2 godziny i cały jestem obolały. Źrebienie, tak? Pewnie źrebak był nieprawidłowo ułożony. Tak, poprzecznie i z trudem go obróciłem. O rany, to faktycznie trudna sprawa. Uśmiechnął się na samo wspomnienie. Pamięta pan ten klacz,
Clydesdale, która źrebiła się u mnie. Byłem chyba jednym z pierwszych pańskich klientów, kiedy przyjechał pan do Derouby. Oczywiście, odparłem. Pamiętałem, jaki był dla mnie miły. Widząc, że jestem młody i zielony i niepewny siebie, postarał się mnie uspokoić i dodał mi otuchy. Tak, ciągnąłem. To był późny niedzielny wieczór i mieliśmy z tym mnóstwo kłopotu. Byliśmy tylko we dwóch, ale poradziliśmy sobie, prawda? Wyprostował się przez moment, jego oczy spoglądały na coś, czego ja nie mogłem dostrzec. No tak, zgadza się. Zrobiliśmy to pan i ja. Wtedy miałem krzepę. O tak, miał pan. Nie ma co do tego wątpliwości. Z trudem wciągnął powietrze i znów wypuścił je w charakterystyczny sposób, wydymając wargi. Potem z przedziwną godnością zwrócił się do mnie. To były piękne dni, panie Harriot, prawda? Istotnie, panie Potts, istotnie. No tak, pokiwał głową. Miałem ich wiele, ciężkich, ale pięknych. Spojrzał na psa. A stary niby dzielił je ze mną, prawda? Te słowa przypominały mi moje pierwsze spotkanie z panem Pottsem. Siedział na zydlu, dojąc jedną z kilku swoich krów, opierając nakrytą czapką głowę o jej kudłaty bok. Kiedy ciągnął za strzyki, Nip upuścił kamyk na czubek jego gumiaka. Farmer sięgnął ręką, chwycił kamyk w palce i rzucił go przez otwarte drzwi na podwórze. Uradowany Nip pobiegł tam i po paru sekundach wrócił, upuścił kamyk na but i czekał, ziejąc z nadzieją w ślepiach. I nie rozczarował się. Farmer machinalnie cisnął kamień, jakby robił to cały czas. Patrząc, jak rzuca go raz po raz, zrozumiałem, że zarówno dla człowieka, jak i dla zwierzęcia był to codzienny rytuał. Oto widziałem ujmujący przykład cierpliwości i oddania. No cóż, panie Harriot, pójdziemy już, powiedział pan Potts, wyrywając mnie z zadumy. Chodź, Nip. Pomachał mi laską, a ja patrzyłem, jak człowiek i pies znikają mi z oczu za zasłoną nisko zwisających gałęzi wież. Wtedy widziałem go po raz ostatni. Nazajutrz facet na stacji benzynowej mruknął mimochodem. A więc stary Potts zawinął się, co? I tak to było. Jego śmierć nie wzbudziła emocji, a na pogrzebie pojawiła się tylko garstka jego starych przyjaciół. Ja boleśnie odczułem odejście pana Pottsa. Kolejna znajoma twarz zniknęła na zawsze i miało mi jej brakować. Wiedziałem, że nasze codzienne pogawędki poprawiały mu humor, a teraz ze smutkiem stwierdziłem, że już nic nie mogłem dla niego zrobić. Chyba 2 tygodnie później otworzyłem furtkę, żeby wypuścić sama na nabrzeżne łąki, po czym zerknąłem na zegarek. 12:30, mnóstwo czasu na przedobiedni spacer. Na łące nie było nikogo. Potem na lewo zauważyłem psa. To był Nip. Na mój widok wstał, zrobił kilka niezdecydowanych kroków, a potem zawrócił i znów usiadł przed furtką ogródka na tyłach domu. Zamiast iść swoją zwykłą trasą, poszedłem wzdłuż domków, aż dotarłem do starego psa. Bezradnie rozglądał się wokół, ale kiedy znaleźliśmy się przy nim, nagle ożywił się, obwąchując sama i machając na mnie ogonem. Po drugiej stronie furtki pani Potts plewiła chwasty. Lekko zgarbiona, z wysiłkiem machała motyką. – Jak się pani ma, pani Potts? Wyprostowała się z trudem. – Och, nie tak źle, dziękuję, panie Harriot. Podeszła bliżej i oparła się na bramce. – Widzę, że patrzy pan na to stare psisko. Daję słowo, że on tęskni za swoim panem. Nic nie powiedziałem, a ona mówiła dalej. Ja normalnie karmię go dobrze, ale nie mogę z nim chodzić na spacery. Pomasowała sobie plecy. Męczy mnie reumatyzm, panie Harriot, i ledwie wychodzę z domu. Rozumiem, odparłem. A on pewnie nie chce spacerować sam. Nie, codziennie chodził tamtą ścieżką. Wskazała na cienką nitkę udeptanej ziemi wijącą się wśród traw. A teraz nie odejdzie dalej jak kilka kroków. No cóż, psy lubią towarzystwo, tak samo jak my. Nachyliłem się i pogłaskałem stare psisko po głowie. Może chciałbyś iść z nami, Nip? Ruszyłem ścieżką, a on bez wahania podążał w nasze ślady, truchtając obok sama i machając ogonem. Patrzcie no, zawołała starsza pani. Czy to nie piękny widok? Poszedłem jego dawną trasą aż nad rzekę, gdzie ciemne i ciche wody toczyły się pod powkręconymi wrzeźbami. Potem przeszliśmy przez mostek, a rzeka przed nami rozlała się po kamienistych płciznach, mrucząc i szemrząc wśród głazów. Było cicho. Słyszałem tylko ten nieustanny szum wód i ptasie nawoływania, a zielona kurtyna listowia rozchylała się tu i ówdzie, ukazując zielone zbocza gór. Patrzyłem, jak oba psy baraszkują przede mną i nagle podjąłem decyzję. Będę to robił regularnie. Od tego dnia zmieniłem trasę swoich spacerów i najpierw szedłem wzdłuż szeregu domów. Nip znów był szczęśliwy.
Samowi bardzo odpowiadał ten pomysł, a ja czerpałem dziwną przyjemność z faktu, że nadal mogę robić coś dla pana Pottsa. W East Church miałem mnóstwo czasu na rozmyślania. Jak większość żołnierzy, myślałem o domu. Tyle, że już go nie miałem. Kiedy wyjechałem z Deroby, Helen znów zamieszkała z ojcem i te małe pokoiki na poddaszu z Kettle House były teraz zakurzone i puste. Jednak pozostały w mojej pamięci w najdrobniejszym szczególe. Nadal widziałam obrośnięte bluszczem okienko spoglądające nad gąszczem dachów na zielone wzgórza. Nasze skromne umeblowanie, łóżko, nocny stolik oraz starą szafę, która zamykała się za pomocą mojej skarpetki wetkniętej w drzwi. Dziwne, ale te wspomnienie tej zwisającej wełnianej skarpetki wywołało we mnie najdotkliwszy żal. I chociaż już tego nie było, wciąż słyszałam grające cicho radio, głos mojej żony, z drugiej strony kominka oraz Tristana wołającego mnie z przedsionka pewnego zimowego wieczoru. Jim, Jim! Wyszedłem na schody i przechyliłem się przez barierkę. O co chodzi, Tris? Przepraszam, że cię niepokoi, Jim, ale czy mógłbyś zejść na chwilę? Na zwróconej ku mnie twarzy dostrzegłem niepokój. Zbiegłem po schodach, przeskakując po 2 stopnie na raz, a kiedy lekko zdyszany znalazłem się na dole, Tristan zaprowadził mnie do gabinetu na tyłach domu. Przy stole stała kilkunastoletnia dziewczynka, przytrzymując ręką brudny, zwinięty koc. To kot, powiedział Tristan. Odwinął koc i zobaczyłem wielkiego, pręgowanego kocura. A przynajmniej byłby wielki, gdyby miał na sobie choć trochę ciała. Żebra i miednica sterczały pod napiętą skórą, a kiedy przesunąłem dłonią po futerku, stwierdziłem, że jest okropnie chudy. Tristan otrząknął. Jest jeszcze coś, Jim. Spojrzałem na niego z zaciekawieniem, chociaż raz nie miał ochoty do żartów. Patrzyłem, jak delikatnie uniósł tylną łapą kota, ukazując mi jego brzuch. Zobaczyłem długie rozcięcie, przez które zwój jelit groteskowo wypadł na koc. Patrzyłem na to zaszokowany, kiedy dziewczynka powiedziała. Zobaczyłam tego kota siedzącego w kącie na podwórku Brownów. Pomyślałam, że wygląda na zapieconego i pochyliłam się, żeby go pogłaskać. Wtedy zauważyłam, że jest ciężko ranny, więc wróciłam do domu po koc i przyniosłam go tutaj. To ładnie z twojej strony, powiedziałam. Czy wiesz, do kogo należy? Dziewczynka potrząsnęła głową. Nie, wygląda na bezpańskiego. Rzeczywiście. Oderwałem oczy od okropnej rany. Ty jesteś Majory Simpson, prawda? Tak, dobrze znam twojego tatę. Jest naszym listonoszem. Zgadza się. Prawie uśmiechnęła się, ale zaraz zadrżały jej warki. No cóż, chyba lepiej zostawią go tutaj. Trzeba będzie skrócić jego cierpienia, bo przecież nie da się zrobić nic z czymś takim. Wzruszyłem ramionami, potrząsnąłem głową. Dziewczynce nabiegły łzy do oczu. Wyciągnęła rękę i pogłaskała wychudzone zwierzę, a potem odwróciła się i szybko podeszła do drzwi. Jeszcze raz dziękuję, Majory. Zawołam za nią. I nie martw się, zajmiemy się nim. W milczeniu spojrzeliśmy z Tristanem na ciężko ranne zwierzę. W świetle lampy chirurgicznej wszystko było aż nazbyt dobrze widoczne. Miał prawie rozpruty brzuch i swój wnętrzności był oblepiony kurzem i błotem. Co o tym sądzisz? Zapytał w końcu Tristan. Został przejechany? Możliwe, odparłem. To mogło być cokolwiek. Może zaatakował go duży pies albo ktoś kopnął go lub uderzył. Kotom zdarzały się takie rzeczy, ponieważ niektórzy ludzie najwidoczniej uważają za wdzięczny obieg wszelkich okrucieństw. Tristan kiwnął głową. W każdym razie, cokolwiek to było, jest prawie zagłodzony. Wygląda jak szkielet. Założą się, że odszedł całe mile od domu. No cóż, westchnąłem. Wnętrzności są przebite w kilku miejscach. Beznadziejna sprawa. Tristan nic nie odpowiedział, tylko cicho zagwizdał pod nosem i raz po raz przesunął czubkiem palca po kocim pyszczku. Niewiarygodne, ale gdzieś w głębi chudej piersi usłyszeliśmy ciche mruczenie. Młodzieniec spojrzał na mnie okrągłymi ze zdziwienia oczami. Mój Boże, słyszałeś? Ta, zdumiewające w jego stanie. Ma miłe usposobienie. Tristan pochylony nad kotem nadal go głaskał. Widziałem, co czuję, bo chociaż w stosunku do naszych pacjentów zachowywał uprzejmy dystans, nie zdołał mnie zwieść. Miał słabość do kotów. Nawet teraz, kiedy obaj dobiegamy 60, często opowiada mi przy piwie o kocie, którego ma od wielu lat. To typowy dla Tristana związek. Nawzajem płatają sobie przeróżne figle, ale oparty na szczerym uczuciu. Nic z tego, Tris, powiedziałam łagodnie. Trzeba to zrobić. Sięgnąłem po strzykawkę, ale coś we mnie się buntowało przeciwko wbijaniu igły w to pokiereszowanie ciała. Zamiast tego naciągnąłem mu skraj koca na pyszczek. Polej koc odrobiną eteru, powiedziałem. Wtedy po prostu zaśnie. Tristan bez słowa zdjął nakrętkę z butelki z eterem i uniósł ją nad kocem.
Wtedy spod fałd materiału znowu dobiegł nas ten dźwięk, mruczenie, które narastało, aż brzmiało w naszych uszach, jak warkot motocykla. Tristan skamieniał, mocno ściskając butelkę z eterem i nie odrywając oczu od koca, spod którego dobiegały te przyjazne dźwięki. W końcu popatrzył na mnie i przełknął ślinę. Niezbyt mi się to podoba, Jim. Czy możemy coś zrobić? Mówisz o poskładaniu go? Tak. Przecież wnętrzności są uszkodzone, miejscami dziurawe jak sito. Moglibyśmy je poszywać, prawda? Podniosłem koc i spojrzałem jeszcze raz. Szczerze mówiąc, Tris, nie wiedziałbym od czego zacząć. Ponadto są zabrudzone. Nic nie powiedział, tylko patrzył na mnie. Nie musiał mnie namawiać. Tak samo jak on nie miał najmniejszej ochoty usypiać tego przyjacielskiego kocura. No dobrze, mruknąłem. Spróbujemy. Kiedy tlen popłynął z sykiem, a łeb kota znalazł się w masce do narkozy, przemyliśmy wypadnięte wnętrzności ciepłym roztworem soli fizjologicznej. Robiliśmy to kilkakrotnie, ale nie zdołaliśmy całkowicie usunąć zabrudzeń. Potem rozpoczęliśmy powolny proces zaszywania licznych dziur w maleńkich jelitach. Przy czym bardzo pomocne okazały się zwinne palce Tristana, który zręcznie ode mnie posługiwał się igłą. Upłynęły 2 godziny i zużyliśmy całe metry kadłubu. Następnie posypaliśmy otrzewną sulfonamidem i wepchnęliśmy wnętrzności z powrotem do jamy brzusznej. Kiedy zaszyłem warstwę mięśni i skóry, wszystko wyglądało ładnie, ale miałem niemiłe wrażenie, że tylko zmiotłem śmieci pod chodnik. Przy tak rozległych obrażeniach i zanieczyszczeniu zapalenie otrzewnej było nieuniknione. W każdym razie żyje Tris, powiedziałem, gdy zaczęliśmy myć narzędzia. Będziemy podawać mu sulfapirydynę i trzymać za niego kciuki. W tym czasie nie było jeszcze antybiotyków, ale ten nowy lek był i tak ogromnym osiągnięciem. Otworzyły się drzwi i weszła Helen. Długo cię nie było, Jim. Podeszła do stołu i spojrzała na uśpionego kota. Ależ chudy wieczaczysko, sama skóra i kości. Powinnaś go zobaczyć, kiedy go tu przyniesiono. Tristan wyłączył sterylizator i zamknął zawór aparatu do narkozy. Teraz wygląda znacznie lepiej. Przez chwilę głaskała kota. Jest ciężko ranny? Obawiam się, że tak, Helen, odparłem. Robiliśmy wszystko, co mogliśmy, ale szczerze mówiąc, nie sądzę, żebym miał szansę z tego wyjść. Jaka szkoda. Jest taki śliczny, 4 białe łapki, takie niezwykłe umaszczenie. Przesunęła palcami po ledwie widocznych złotorudych pręgach obok szarych i czarnych. Tristan zaśmiał się. Tak, myślę, że ten mały miał wśród swoich przodków jakiegoś rudzielca. Helen także się uśmiechnęła, ale miała ponurą minę. Poszła do magazynku i wróciła z pustym kartonem. Tak, tak, powiedziała w zadumie. W tym pudełku zrobię mu posłanie i będzie spał w naszym pokoju Jim. Tak? Oczywiście, przecież musi mu być ciepło, prawda? Pewnie. Później w półmroku naszej sypialni patrzyłem z łóżka na sielankową scenę. Sam w swoim koszyku po jednej stronie kominka, a kot ułożony nakryty kocem po drugiej. Zapadłem w sen, ciesząc się, że mojemu pacjentowi jest wygodnie, ale nie wiedziałem, czy rano zobaczę go żywego. W 7:30 przekonałem się, że żyje, ponieważ moja żona wstała i mówiła coś do niego. W piżamie przeszedłem przez pokój do kota i spojrzeliśmy na siebie. Potrapałem go pod brodę, a on otworzył pyszczek w ochrypłym miałknięciu. Jednak nie próbował się poruszyć. Helen, powiedziałem, ten mały jest w środku cały powiązany kadłubem. Przez tydzień pozostanie wyłącznie na płynach i mimo to może nie przeżyć. Jeśli zostanie tutaj mnóstwo razy dziennie, będziesz musiała mu podawać mleko łyżką. Dobrze, dobrze. Znów miała tę ponurą minę. Przez kilka następnych dni podawała mu łyżeczką nie tylko mleko. Rosół, wołowe, rozmaite zupki i różne odżywki dla dzieci w regularnych odstępach czasu spływały kotu do gardła. Pewnego razu w porze lunchu zastałem Helen klęczącą przy pudełku. Nazwiemy go Oskar, powiedziała. Chcesz go zatrzymać? Tak. Lubię koty, ale w naszym ciasnym mieszkanku mieliśmy już psa. Mimo to nie dyskutowałem. Dlaczego akurat Oskar? Nie wiem. Helen puściła kilka kropli zupy na czerwony języczek i bacznie obserwowała, jak kot je przełyka. Jedną z cech, które podobają mi się u kobiet, jest ich zagadkowe postępowanie, którego nie sposób pojąć. Dlatego nie drążyłem tej kwestii. Jednak byłem zadowolony z rozwoju sytuacji. Co 6 godzin podawałem pacjentowi sulfopirydynę i mierzyłem temperaturę rano i wieczorem, przez cały czas oczekując wysokiej gorączki, wymiotów i twardego brzucha świadczącego o zapaleniu otrzewnym. Jednak nie spostrzegłem żadnych takich objawów. Chyba zwierzęcy instynkt podpowiadał Oskarowi, że powinien jak najmniej się poruszać, gdyż dzień za dniem leżał zupełnie nieruchomo, patrząc na nas i mrucząc.
Jego mruczenie stało się częścią naszego życia. I kiedy wreszcie opuścił posłanie, powędrował do kuchni, skosztował mięsa i biszkoptów w miseczce sama, przeżyliśmy chwilę triumfu. Nie psułem jej, zastanawiając się, czy kot może już przyjmować stały pokarm. Wiedziałem, że może. Od tej pory z prawdziwą radością patrzyliśmy, jak chudy kocur napiera ciała i sił. W miarę jak jadł i przybierał na wadze, uwidaczniało się prawdziwe piękno jego lśniącej, złocisto-czarnej sierści. Mieliśmy naprawdę ładnego kota. Od kiedy Oskar wyzdrowiał, Tristan stał się naszym częstym gościem. Zapewne czuł, zresztą całkiem słusznie, że miał większy ode mnie udział w uratowaniu Oskara i chętnie bawił się z nim. Jedna z ich ulubionych zabaw polegała na tym, że Tristan wystawiał nogę spod stołu i chował błyskawicznie, kiedy kot próbował ją złapać. Oskar, co najzupełniej zrozumiałe, był tym lekko zirytowany, ale odegrał się pewnego wieczoru. Po prostu zaczaił się pod stołem i ugryzł Tristana w kostkę, zanim gość zaczął swoje sztuczki. Z mojego punktu widzenia Oskar znacznie urozmaicił nam życie. Sam polubił go i szybko się zaprzyjaźnili. Helen darzyła go uwielbieniem, a ja co wieczór na nowo odkrywałem, jak bardzo przytulny wydaje się pokój z kotem myjącym się przy kominku. Oskar już od kilku tygodni był członkiem naszej rodziny. Kiedy wróciłem z późnej wizyty i zastałem zrozpaczoną Helen, czekającą na mnie. Co się stało? Oskar, on zniknął. Zniknął? Jak to? O, Jim, myślę, że uciekł. Wytrzeszczyłem oczy. Nie zrobiłby tego. Często w nocy buszuje po ogrodzie. Jesteś pewna, że nie ma go tam? Całkowicie. Szukałam go wszędzie. Nawet przeszłam się po mieście. Pamiętaj, zatrzęsła się broda, że on już raz komuś uciekł. Spojrzałem na zegarek. 10:00. Tak, to dziwne. Nie powinien teraz być na dworze. Ledwie to powiedziałem, zadzwonił dzwonek. Zbiegłem po schodach, a kiedy minąłem z załom korytarza, przez okienko zobaczyłem panią Heslington, żonę wikarego. Trzymała w ramionach Oskara. Zdaje się, że to pański kot, panie Heriot, powiedziała. Istotnie, pani Heslington. Gdzie go pani znalazła? Uśmiechnęła się. No, to dość dziwne. Mieliśmy w kościele zebranie Ligi Matek i zauważyliśmy tego kota siedzącego w sali. Siedzącego? Tak, jakby słuchał, co mówimy i świetnie się bawił. To niezwykłe. Po zebraniu pomyślałam sobie, że lepiej będzie, jeśli go odniosę. Jestem bardzo wdzięczny pani Heslington. Złapałem Oskara i trzymałem go pod pachą. Moja żona jest rozpaczona. Myślała, że go straciliśmy. To było trochę zagadkowe. Dlaczego odszedł tak niespodziewanie? Ponieważ jednak przez następny tydzień zachowywał się zupełnie normalnie, zapomnieliśmy o tym. Później pewnego wieczoru klient przyprowadził nam psa na szczepienie przeciwko nosówce i zostawił otwarte drzwi. Kiedy wróciłem na górę, stwierdziłem, że Oskar znów zniknął. Na próżno przeszukiwaliśmy z Helen rynek i boczne uliczki, a kiedy w 9:30 wróciliśmy do domu, oboje byliśmy przygnębieni. Dochodziła 11:00 i zamierzaliśmy iść spać, kiedy ktoś zadzwonił do drzwi. To znowu był Oskar, tym razem spoczywający na wydatnym brzuchu Jacka Newbolda. Jack opierał się o furtkę, a świeże wiejskie powietrze napływające z ulicy było przesycone zapachem piwa. Jack był ogrodnikiem w jednej z wielkich posiadłości. Lekko czknął i posłał mi szeroki, dobroduszny uśmiech. Przyniosłem pańskiego kota, panie Heriot. O rany, dzięki, Jack, powiedziałem, odbierając od niego Oskara. Gdzie do licha go znalazłeś? No cóż, właściwie to on mnie znalazł. Jak to? Jack na chwilę zamknął oczy, a potem odparł ostrożnie. Dziś był wielki dzień, pan wie, panie Heriot. Mistrzostwa w rzucaniu strzałkami. Pełno ludzi było pod psem i strzelbą. Całe mrowie, mnóstwo. I tam był nasz kot? Tak, właśnie tam. Siedział z chłopakami. Był tam przez cały wieczór. Po prostu sobie siedział. No? Jack zachichotał. O rany, chyba dobrze się bawił. Dałem mu kropelkę piwa z mojego kufla i raz czy dwie miałem wrażenie, że chętnie rzuciłby strzałką. Niesamowity kot. Znów się zaśmiał. Niosąc Oskara po schodach, zastanawiałem się nad tym, co on tam robił. Te nagłe ucieczki niepokoiły Helen i czułem, że z czasem zaczną denerwować i mnie. Nie musiałem długo czekać na następne takie zdarzenie. 3 dni później znów zniknął. Tym razem nie próbowaliśmy go szukać. Po prostu czekaliśmy. Wrócił wcześniej niż zwykle. Ktoś zadzwonił do drzwi o 9:00. Stara panna Simpson zaglądała przez szybkę. Nie trzymała Oskara. Stał na wycieraczce, czekając, aż go wpuszczą. Panna Simpson zainteresowaniem spojrzała na kota, który wślizgnął się do środka i ruszył po schodach. Och, wspaniale, jestem rada, że bezpiecznie dotarł do domu. Wiedziałam, że to pański kot i przez cały wieczór intrygowało mnie jego zachowanie. Mogę zapytać, gdzie... Och, w klubie kobiet. Przyszedł tam na początku zebrania i został go do końca. Naprawdę? A co dokładnie było w programie pani Simpson?
No cóż, najpierw trochę o pracy komisji, później pan Walter z wodociągu wygłosił krótką prelekcję połączoną z pokazem przeźroczy i zakończyliśmy konkursem pieczenia ciast. No tak, a co robił Oskar? Roześmiała się. Zaprzyjaźnił się ze wszystkimi, oglądał przeźrocza i okazał wyraźne zainteresowanie wypiekami. Rozumiem. I nie przyniosła go pani na rękach? Nie, sam przyszedł. Jak pan wie, przechodzę tędy w drodze do domu, więc tylko zadzwoniłam do drzwi, żeby dać państwu znać, że wrócił. Jestem bardzo zobowiązany panu Simpson. Trochę martwiliśmy się. W rekordowym tempie pokonałem schody. Helen siedziała w fotelu, trzymając kota na kolanach i spojrzała na mnie, kiedy wpadłem do pokoju. Już wiem wszystko o naszym Oskarze, powiedziałam. Co wiesz? Dlaczego wymyka się wieczorami? On wcale nie ucieka, tylko chodzi w gości. W gości? No tak, nie rozumiesz? Lubi bywać wśród ludzi, szczególnie w większych grupach i ciekawie go, co też oni robią. Jest towarzyski. Helen spojrzała na puszysty kłębek zwinięty na jej kolanach. Oczywiście, to kot światowiec. Ściśle mówiąc, dachowiec. Włóczyki! Uśmialiśmy się z tego, a Oskar usiadł i patrzył na nas z wyraźnym zadowoleniem, towarzysząc nam radosnym mruczeniem. Jednak za naszym rozbawieniem kryła się głęboka ulga, bo od kiedy nasz kot rozpoczął te eskapady, wciąż obawialiśmy się, że możemy go stracić. Teraz poczuliśmy się pewniej. Od tamtego wieczoru jeszcze bardziej go polubiliśmy. Z nieustającą przyjemnością odkrywaliśmy kolejne cechy jego charakteru. Systematycznie udzielał się towarzysko, uczestnicząc w większości imprez w miasteczku. Widywano go na aukcjach, wyprzedażach, szkolnych koncertach i kiermaszach. Przeważnie był mile widziany, chociaż dwukrotnie wyproszono go z posiedzenia Rady Okręgu, która najwidoczniej nie była zachwycona tym, że kot miały przysłuchiwać się jej obradom. Z początku niepokoiłem się, jak sobie poradzi na ulicach, ale raz czy dwa razy obserwowałem go i stwierdziłem, że uważnie rozgląda się, zanim przejdzie przez jezdnię. Najwyraźniej doskonale umiał się poruszać w mieście i domyśliłem się, że jego obrażenia nie były spowodowane wypadkiem drogowym. Zważywszy to wszystko, uznaliśmy z Helen, że zesłała go nam sama opatrzność. Był miłą i kochaną częścią naszego domu. Powiększał nasze szczęście. Cios spadł zupełnie nieoczekiwanie. Kończyłem wieczorne przyjęcie. Wyjrzałem do poczekalni i zobaczyłem tylko mężczyznę i dwóch chłopców. Następny proszę, powiedziałem. Mężczyzna wstał. Nie miał żadnego zwierzęcia. Był człowiekiem w średnim wieku, o rumianej twarzy farmera. Nerwowo miał w dłoniach czapkę. Pan Heriot? Zapytał. Tak, co mogę dla pana zrobić? Przełknął ślinę i spojrzał mi prosto w oczy. Myślę, że pan ma mojego kota. Słucham? Jakiś czas temu zaginął nasz kot. Znów odchrząknął. Mieszkaliśmy w Misson, ale dostałem pracę u pana Horna z Weatherly. Kiedy przeprowadziliśmy się do Weatherly, kot zaginął. Podejrzewam, że próbował wrócić do starego domu. Weatherly? Przecież to po drugiej stronie Broughton, ponad 30 mil stąd. Tak, wiem, ale koty to zabawne stworzenia. A dlaczego pan myśli, że ja go mam? Znów zaczął miąć czapkę. Mój kuzyn mieszka w Deroby i usłyszałem, jak opowiadał o kocie, który chodzi na zebrania. Musiałem przyjechać. Szukaliśmy go wszędzie. Proszę mi powiedzieć, zacząłem, ten zaginiony kot, jak wyglądał? Szaro-czarny i trochę rudawy, bardzo ładny i zawsze chodził na zebrania. Ścisnęło mi się serce. Niech pan wejdzie na górę i proszę zabrać ze sobą chłopców. Helen podkładała węgiel do kominka w sypialni. Helen, powiedziałem, to jest pan, nie znam pańskiego nazwiska. Gibson, Seb Gibson. Nazwali mnie Septimus, ponieważ urodziłem się jako siódmy w rodzinie i wygląda na to, że idę w ślady ojca, bo mam też sześcioro dzieci. Ci dwaj są najmłodsi. Obaj chłopcy, bliźniacy w wieku około 8 lat, patrzyli na mnie poważnie. Serce biło mi jak młotem. Pan Gibson stwierdzi, że Oskar może jest jego. Jakiś czas temu zaginął mu kot. Moja żona odłożyła szufelkę. Och, rozumiem. Przez moment stała nieruchoma, potem uśmiechnęła się z przymusem. Usiądźcie, proszę. Oskar jest w kuchni. Zaraz go przyniosę. Poszła i wróciła z kotem w ramionach. Jeszcze nie przeszła przez drzwi, gdy chłopcy nie wytrzymali. Tygrys, zawołali. Och, tygrys, tygrysek. Mężczyzna rozpromienił się. Szybko przeszedł przez pokój i spracowaną dłonią pogłaskał kota. Cześć, stary. Rzeki zwrócił się do mnie z promiennym uśmiechem. To on, panie Heriot. To na pewno on. I czyż nie wygląda wspaniale? Nazwaliście go tygrys, tak? Zapytałem. Owszem, odparł uradowany. Przez te rude pręgi. To dzieciaki tak go nazwały. Były załamane, kiedy zaginął. Gdy chłopcy uklękli obok niego na podłodze, Oskar zaczął bawić się z nimi, radośnie mrucząc. Seb Gibson podniósł się. Zawsze tak robił. Bawili się z nim godzinami. O rany, ale nam go brakowało. Był naszym ulubieńcem. Spojrzałem na połamany paznokcie, mnące czapkę i na otwartą, uczciwą twarz mieszkańca Yorkshire. Podobną do wielu innych, których nauczyłem się lubić i szanować.
Tacy wiejscy robotnicy jak on zarabiali 30 szylingów tygodniowo, co było widać po znoszonej marynarce, popękanych, choć lśniących butach i biednie przyodzianych chłopcach. Jednak wszyscy trzej byli czyści i zadbani. Ojciec był starannie ogolony, a chłopcy uczesani. Wydali mi się miłymi ludźmi. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Helen zrobiła to za mnie. No cóż, panie Gibson, zaczęła nienaturalnie raźnym tonem. Niech go pan zabiera. Mężczyzna zawahał się. No, jest pani pewna, pani Harriet? Tak, tak, jestem pewna. Przecież należał do pana. No tak, ale niektórzy mówią, że znalezione należy do znalazczy, czy jakoś tak. Nie przyjechałem tu domagać się jego zwrotu, ani nic takiego. Wiem, że nie, panie Gibson, ale był wasz przez kilka lat i tak długo go pan szukał. Nie możemy go wam zabrać. Skinął głową. To ładnie z państwa strony. Zamilkł na chwilę z poważną miną, a potem nachylił się, podniósł Oskara. Musimy iść, jeśli chcemy zdążyć na autobus o 8. Helen wyciągnęła ręce, chwyciła łeb kocura w dłonie i przez moment patrzyła na niego. Potem pogładziła chłopców po głowach. Będziecie się dobrze nim opiekować, prawda? Tak, proszę pani, na pewno. Obie twarzyczki uniosły się ku niej uśmiechnięte. Odprowadzę pana do drzwi, panie Gibson, powiedziałam. Schodząc, pogłaskałem puszysty łeb spoczywający na ramieniu mężczyzny i po raz ostatni usłyszałem to głośne mruczenie. Przed domem uścisnęliśmy sobie dłonie i goście odeszli ulicą. Zanim minęli róg Trendgate, przystanęli, pomachali do mnie, a ja do nich. Kot spoglądał na mnie znad ramienia mężczyzny. W tym okresie życia miałam zwyczaj wbiegać na schody, przeskakując po 2-3 stopnie jednocześnie. Lecz tym razem szedłem na górę jak staruszek, bez tchu, ze ściśniętym gardłem i piekącymi oczyma. W duchu wymyślałem sobie od sentymentalnych głupców, lecz gdy dotarłem do drzwi, poczułem się znacznie lepiej. Helen przyjechała tu zupełnie spokojnie. Pielęgnowała tego kota i bardzo się do niego przywiązała, więc obawiałem się, że będzie bardzo przeżywać takie nagłe rozstanie. Tymczasem zareagowała spokojnie i racjonalnie. Nigdy nie wiadomo, co kobieta naprawdę myśli, ale zachowała się wspaniale. Ja powinien postępować tak samo. Przywołałem na twarz wymuszony uśmiech i wmaszerowałem do pokoju. Helen przystawiła sobie krzesło do stołu i osunęła się na nie, opierając czoło o blat. Jednym ramieniem osłaniała głowę, a drugie wyciągnięte miała przed siebie. Wiedziałem wstrząsą głęboki szloch. Nigdy nie widziałem jej w takim stanie i byłem wstrząśnięty. Próbowałem ją pocieszać, ale nic nie powstrzymywało strumienia łez. Bezradny i przygnębiony siedziałem przy niej, głaskałem ją po głowie. Może powiedziałby coś pocieszającego, gdybym sam nie czuł się tak okropnie. Z czasem pogodziliśmy się z tym. W końcu powiedzieliśmy sobie, Oskar nie umarł ani nie zaginął ponownie, tylko wrócił do porządnej rodziny, która zajmie się nim. Prawdę mówiąc, odzyskał swój dom. Ponadto my mieliśmy naszego kochanego Sama, chociaż z początku nie pomagał nam pogodzić się ze stratą. Wciąż obwąchiwał miejsce, gdzie przedtem stało posłanie Oskara, a potem z tęsknym westchnieniem padał na chodnik. Były także inne podobne zdarzenia. Z wolna przyszła mi do głowy nowa myśl, pewien pomysł, który w odpowiedniej chwili postanowiłem przedstawić Helen. Minął miesiąc od tamtego okropnego wieczoru, miałem wolne popołudnie i właśnie wychodziliśmy z kina Broughton. Spojrzałem na zegarek. Dopiero 8, powiedziałam. Może odwiedzimy Oskara? Helen spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Chcesz jechać do Weatherly? Tak, to tylko 5 mil stąd. Na jej twarzy pojawił się uśmiech. Cudownie. Myślisz, że nie będą mieli nic przeciwko temu? Gibsonowie? Nie, na pewno nie. Jedźmy. Weatherly był dużą wioską i chata Gibsona stała na samym jej końcu, tuż przed kościołem metodystów. Pchnąłem furtkę i ruszyliśmy ścieżką przez ogród. Na moje pukanie odpowiedziała zaaferowana kobieta w średnim wieku. Wycierała ręce w pasiasty ręcznik. Pani Gibson? Tak, to ja. Nazywam się Harriet, a to moja żona. Spojrzała na nas niepewnie. Najwyraźniej moje nazwisko niewiele jej mówiło. Przez jakiś czas mieszkał u nas wasz kot, dodałem. Nagle uśmiechnęła się i machnęła ręcznikiem. Och tak, teraz pamiętam, Seb opowiadał mi o tym. Proszę, weź, proszę. Wielka kuchnia doskonale obrazowała życie z 6 dzieci za 30 szylingów tygodniowo. Podrapane meble, mocno pocerowana odzież susząca się na sznurku, okopcony piec i ogólny chaos. Seb podniósł się ze swego miejsca przy kominku, odłożył gazetę, zdjął okulary w stalowych oprawkach i uścisnął nam dłonie. Posadził Helen w zapadniętym fotelu. Och, miło mi państwa widzieć. Opowiadałem o was mojej żonie. Pani Gibson nadal ściskała ręcznik. Tak, mnie również miło państwa poznać. Za chwilkę zrobię herbatę. Uśmiechnęła się i odstawiła do kąta wiadro z brudną wodą. Piorę chłopcom stroje piłkarskie. Dali mnie wieczorem, jakby nie mogli wcześniej. Kiedy napełniała czajnik, ukradkiem rozglądałem się wokół i zauważyłem, że Helen robi to samo. Jednak szukaliśmy na próżno. Nigdzie nie było śladu kota. Chyba im nie uciekł. Z rosnącym niepokojem uświadomiłem sobie, że mój pomysł mógł mieć zupełnie nieoczekiwane skutki.
Dopiero kiedy zaparzony podano herbatę, odważyłem się poruszyć temat. Jak, zapytała niedbale, ma się tygrys? Och, wspaniale, odparła raźnie gospodyni. Spojrzała na zegar nad kominkiem. Lada chwila powinien wrócić, wtedy sami państwo zobaczą. Jeszcze nie skończyła mówić, gdy Sepp podniósł palec. Chyba już go słyszę. Wstał i otworzył drzwi, a Oskar majestatycznie wkroczył do środka. Zobaczył Helen i jednym susem wskoczył jej na kolana. Z radosnym okrzykiem odstawiła filiżankę i zaczęła głaskać gęste futro. A kot ocierał się o rękę i głośno mruczał. Poznaje mnie, poznaje. Sepp pokiwał głową. Tak, na pewno. Byliście dla niego dobrzy. Nigdy o tym nie zapomni. I my też, prawda, matko? Nie, nie zapomnieli, pani Heriot. Odparła jego żona. Smarując masłem krągę mrazowca. Okazaliście nam państwo wiele serca i mam nadzieję, że będziecie nas odwiedzać, ilekroć znajdziecie się w pobliżu. Dziękujemy, bardzo chętnie, powiedziałem. Często bywamy, prawda? Podszedłem, podrapałem Oskara pod brodą, a potem znów zwróciłem się do pani Gibson. Przy okazji, jest już po dziewiątej. Gdzie on był dzisiaj do tej pory? Zastygła z nożem w ręku, zastanawiając się. Niech pomyślę, powiedziała. Dziś jest czwartek, prawda? No tak, dziś w klubie ćwiczyli jogę. Wiedziałam, że to koniec pewnego rozdziału, kiedy zatrzasnąłem za sobą drzwi przedziału i wcisnąłem się między grubą wawkę i jakiegoś śpiącego kaprala. Przypuszczam, że wyglądałem jak typowy żołnierz zwolniony do cywila. Zabrali mi niebieski mundur i dali demobilizacyjny garnitur. Upiorny ciuch ze sztywnego brązowego sukna w purpurowe paski, w których wyglądałem jak stary gangster. Ale pozwolili mi zatrzymać koszulę, krawat i buty, które były dla mnie jak para starych przyjaciół. Mój skromny dobytek, włącznie ze słownikiem weterynaryjnym Blacka, leżał na półce zamknięty w tekturowej walizeczce w rodzaju tych, jakie cieszyły się dużą popularnością wśród niższych szarż. Nic więcej nie miałem, a przydałby mi się płaszcz, gdyż w pociągu było zimno i podróż z Each Church do Derby ciągnęła się w nieskończoność. Strasznie długo telepałem się do Londynu, a potem czekałem na pociąg zmierzający na północ. Ruszyliśmy prawie o 24 i przez 7 godzin siedziałem w zimnym i ciemnym przedziale, przemarznięty, szczękając zębami. Ostatni etap podróży odbywałem autobusem i był to ten sam rozklekotany wehikuł, który przed laty przyjechałem tu rozpoczynać pracę. Kierowca też był ten sam. A kiedy w pierwszym świetle w oddali zaczęły wyłaniać się wzgórza i znajome budynki gospodarstw i murki biegnące po trawiastych stokach i rząd drzew na brzegu rzeki, miałem wrażenie, że od tego czasu upłynęła zaledwie chwila. Późnym rankiem z warkotem wjechaliśmy na rynek i zobaczyłem znajomy szyld nad sklepem spółdzielnia w Derby. Słońce było wysoko na niebie, ogrzewając dachy nierówno rozmieszczonych domów stojących na tle zielonych wzgórz. Wysiadłem, a autobus odjechał, pozostawiając mnie obok mojej walizeczki. Wszystko wyglądało jak przedtem. Zapach, cisza i brukowany plac, na którym tylko kilku staruszków siedziało pod zegarem. Jeden z nich spojrzał na mnie. O, pan Heriot! Rzekł spokojnie, jakby widział mnie dopiero wczoraj. Przede mną biegła Tengate, skręcając za sklepikiem spożywczym na rogu. Jeszcze nie widziałem całej tej cichej uliczki wiodącej do kościoła, lecz nawet z zamkniętymi oczami mogłem dojrzeć Skedel House i blusz pnący się po starych ceglanych murkach do pokoików na poddaszu. Tam znów będziemy musieli zacząć wszystko od nowa. Tam dowiem się, ile zapomniałem i czy nadal mogą leczyć zwierzęta. Jednak jeszcze nie teraz, jeszcze nie. Wiele wydarzyło się od chwili, gdy przybyłem do Derby w poszukiwaniu pracy, lecz nagle uświadomiłem sobie, jak niewiele się zmieniło. Wówczas też miałem cały swój dobytek w starej walizce i jeden garnitur. Z jedną cudowną różnicą. Teraz miałem Helen i Johnego. To ogromna różnica. Nie miałem pieniędzy ani nawet domu, który mógłbym nazwać swoim, lecz każdy dach, który dawał schronienie mojej żonie i synowi, był mi bliski. Sam oczekiwał mojego powrotu wraz z nimi. Mieszkali za miastem. Czekał mnie więc długi spacer. Spojrzałam na kwadratowe noski moich butów, sterczące z nogawek prążkowanych spodni. W rafie nauczono mnie nie tylko latać, ale także maszerować. Kilkumilowy marsz nie przerażał mnie. Mocno chwyciłem rączkę walizki, przeszedłem przez rynek i ruszyłem. Lewa, prawa, drogą do domu.